jesteśmy świadkami niecodziennego wydarzenia w archidiecezji katowickiej. Po 37 latach metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc postanowił zwołać synod, który jest najważniejszym ciałem doradczym ordynariusza każdej diecezji w Kościele katolickim. Poprzedni, pierwszy synod diecezji katowickiej zakończył swoje prace w 1975 roku i jego owocem jest obecny kształt życia diecezji. Jego zadaniem było wprowadzenie w życie postanowień Soboru Watykańskiego II. Zadanie obecnego synodu jest nieco inne. Polega ono na rozeznaniu przez Kościół lokalny, w jakim punkcie jesteśmy i jakie mają być kierunki dalszego rozwoju, rozwoju zgodnego z Duchem Ewangelii. Synod jest zasadniczo ciałem doradczym biskupa, w związku z tym tylko biskup ma na nim głos decydujący, ale jeżeli biskup chce usłyszeć głos swojej diecezji, to synod jest do tego doskonałym narzędziem. A więc w istocie chodzi o to, żeby wysłyszeć doświadczenie diecezji i Ducha Świętego, który przemawia przez wierzących. Biskup zwołuje synod wtedy, kiedy potrzebuje przyjrzeć się sytuacji swojego kościoła i kiedy potrzebuje rady co do tego, jak ma nim zarządzać. Otwarcie synodu poprzedzało uroczyste wręczenie dekretów członkom 16 komisji i dwóch podkomisji synodalnych, które odbyło się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Do komisji, które będą pracowały nad poszczególnymi zagadnieniami, zaproszeni zostali kapłani, osoby zakonne i świeccy. Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc szczególnie podkreślił, że bardzo się cieszy z tak szerokiego udziału świeckich w tym ważnym przedsięwzięciu. Odniósł się także do naszego pytania o osobiste przesłanki do zwołania synodu. Ja mam korzenie katowickie, to wiadomo. 14 lat prawie byłem poza Katowicami, ale nieraz ta idea drugiego, mimo że byłem biskupem tarnowskim, ta idea drugiego synodu wracała. Rozmawialiśmy o tym. Ksiądz arcybiskup Damian mówił, a to pewnie następca zrobi. No i kiedy stało się faktem, że ja jestem następcą, to jakoś ta sprawa synodu wróciła i zastanawiałem się, pytałem, radziłem. No i na klęczkach i ludzi nie postanowiłem jednak, że trzeba zwołać synod, że jest takie oczekiwanie w Kościele katowickim, a taki dobry czas autorefleksji, pewnego dobrego fermentu, żeby działać, żeby uświadomić sobie, że jesteśmy Kościołem, że tak wiele właściwie od nas zależy. Nieraz sobie tego nie uświadamiamy, jak bardzo losy Kościoła, losy ewangelizacji zależą od nas. No i dlatego synod z taką determinacją. No i potem znalazłem też dobrych współpracowników, ludzi, którzy powiedzieli, robimy. No bo przecież gdybym został sam, to trudno. Dzisiaj zostało wręczonych 16 dekretów, to jest naprawdę... Tak, to są te komisje synodalne, potem jeszcze jest ta komisja główna, komisja także legislacyjna, potem jeszcze jest wielu współpracowników, bo w każdej komisji jeszcze jest kilka czy kilkanaście osób. Także jest ten krąg zaangażowanych wielki, ale ponadto dzisiejsza pełna katedra świadczyła o tym, że ci, którzy wspierają synod, chcą w synodzie uczestniczyć. To jest także rzesza wielka i z tego się też ogromnie cieszę, bo synod to nie jest sprawa biskupa, to jest właściwie sprawa wszystkich, którzy Kościół katowicki tworzą i chciałbym, żeby tak było, żeby tak pozostało i żebyśmy mogli kiedyś zakończyć to dzieło synodalne takim wspólnym tedeum i powiedzieliśmy, zrobiliśmy razem synod, który już po drodze rodził dobre owoce i oby je także przynosił w przyszłości. Punktualnie o godzinie 12 uroczystą procesją rozpoczęła się Eucharystia inaugurująca drugi synod archidiecezji katowickiej. Doniosłość wydarzenia, jakim było otwarcie drugiego synodu, potwierdzała pokaźna liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii. Katedra była wypełniona po brzegi. Ksiądz arcybiskup na uroczystość zaprosił księży dziekanów, przedstawicieli rad parafialnych, liderów i członków stowarzyszeń, ruchów i wspólnot katolickich oraz wszystkich wiernych wspierających synodalne dzieło. Ufam, drodzy bracia i siostry, że będzie nas wszystkich ożywiał jeden duch i jedno serce.
jedna miłość do Kościoła i szczera troska o jego dobro. Drodzy bracia i siostry, bardzo liczę na waszą opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu współpracę i współdziałanie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, kochamy Kościół, mistyczne ciało Chrystusa. Miłość ta wyraża się w Eucharystii, która zawsze, niezależnie od naszej nieraz ułomnej dyspozycji wewnętrznej, buduje Kościół. Buduje go także nasza modlitwa i nasza ofiarna praca, która jest związana z dziełem drugiego synodu. Z tej racji drugi synod rozpoczynamy Eucharystią. W czasie procesji z darami złożone zostały przed ołtarzem ankiety presynodalne jako pierwsze owoce prac przygotowawczych do synodu. Ankiety w fazie przygotowawczej były rozsyłane do każdej parafii w diecezji w celu określenia, jakimi tematami synod powinien się zająć. Uroczystą Eucharystię, inaugurującą drugi synod archidiecezji katowickiej, uświetnił występ chóru i orkiestry, utworzonych specjalnie na tę okazję. Chórzyści i instrumentaliści przygotowywali się podczas specjalnie z tej okazji zorganizowanych warsztatów liturgicznych. Liturgicznie zawsze modlitwą, stąd myślę, że wszyscy grający i śpiewający starają się, żeby nie było to tylko wydarzenie artystyczne, ale żeby była to przede wszystkim modlitwa, kiedy śpiew, gra staje się modlitwą, trama schodzi na drugi plan. Moja rola jest mała i duża, to znaczy jestem odpowiedzialna za przygotowanie śpiewów, oprawy liturgicznej, muzycznej na jutrzejszej uroczystości. Po Komunii Świętej ksiądz biskup Józef Kupny odczytał list jedności do Benedykta XVI. Informując Waszą Świątobliwość o rozpoczęciu prac synodalnych, serdecznie proszę o błogosławieństwo następcy Piotra dla dzieła drugiego synodu w archidiecezji katowickiej, która trwa w jedności Kościoła powszechnego. Celem synodu ma być wsłuchiwanie się w to, co Duch mówi Kościołowi. Jednym z podstawowych założeń synodu jest to, że Duch Święty może przemówić przez każdego człowieka w Kościele. Dlatego wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby włączyć się w to dzieło. Przypuszczalny czas trwania synodu to 3 lata. Jednak ksiądz arcybiskup mocno podkreślał, że synod tylko wtedy przyniesie oczekiwane owoce, jeśli zostaną spełnione 2 warunki. Dostateczna ilość czasu i modlitwy.